Od 20 maja bieżącego roku przedsiębiorca może dołączyć do wniosku CIDG1 dokumenty zgłoszeniowe ZUS. W zależności od rodzaju wniosku, przedsiębiorca dołącza dokumenty, na podstawie których może zgłosić lub wyrejestrować się do odpowiednich ubezpieczeń ZUS, zmienić swoje dane identyfikacyjne lub adresowe. Może również zgłosić lub wyrejestrować swoich członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek CIDG1, jak i dokumenty zgłoszeniowe ZUS, przedsiębiorca może wypełnić papierowo lub elektronicznie. Jeżeli zdecyduje się na formę papierową, wtedy jest zobowiązany dokumenty przekazać do organu ewidencyjnego. Jeżeli zdecyduje się natomiast na formę elektroniczną, wtedy wystarczy, że dokumenty prześle przez internet. Dane, które przedsiębiorca uzupełnia we wniosku CIDG1 oraz na dokumentach zgłoszeniowych, są przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a my zapisujemy je na kontach ubezpieczonego i płatnika, którym jednocześnie jest przedsiębiorca. Czy taka opcja cieszy się dużym zainteresowaniem, czy przedsiębiorcy początkujący często z niej korzystają? Do końca lipca tego roku 14% przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, załączyło dokumenty zgłoszeniowe do wniosku CIDG1.